Dziś o Centrum Twórczości Lutnia, czy Domu Kultury Lutnia. Centrum Twórczości to jest obecna nazwa, historycznie to był spółdzielczy Dom Kultury Lutnia kiedyś. To jest bardzo ważna placówka, nie tylko w skali Teofilowa, ale w skali Łodzi. Wiele tu imprez się odbywa, koncerty, przedstawienia, gra tu wiele zespołów, grup, dużo zajęć jest, ale nie o tym chcę, bardziej chcę o historii tego miejsca i tego budynku. Lutnia została otwarta w 1981 roku. Ja tu od razu dodam, że jedno ze źródeł mówi o 1977, ale na tamto źródło się już parę razy naciąłem, więc ja trzymać się będę tej daty. Tak czy siak było to znacznie później niż te wszystkie bloki, które są wokoło wbudowane. Tu przez jakiś czas był skwer, bo bloki powstały, jak wiadomo, w połowie lat 60. Są zdjęcia z początku lat 70. przedstawiające to miejsce. I na tych miejscu jest po prostu skwer. Nie są bloki, jest tu przedszkole. Został później dostawiony, co zresztą widać trochę w tej konstrukcji, ale wszyscy nie kojarzą, myślą, że to może Lutnia była razem z tym całym Teofilowym postawiona, a nie, Lutnia została dostawiona później. Tu przeprowadzono w 1981 roku, będę trzymał się tej daty, spółdzielczy Dom Kultury z ulicy Piotrkowskiej 243 i to zaczęło działać w tym miejscu. To słowo spółdzielczy jest dosyć kluczowe, bo co ciekawe, mimo że Lutnia jest miejską placówką, jest prowadzona przez miasto, miasto płaci za prowadzenie tych wszystkich zajęć i to, co tu się odbywa, natomiast budynek jest spółdzielczy, to należy do spółdzielni mieszkaniowej Teofilów i to jest trochę takie właśnie tło tego, że są pewne, no można mówić, dlaczego to tak wygląda, a nie inaczej. Miasto nie może inwestować w budynek, który do niego nie należy, oczywiście bieżące remonty, te prace są prowadzone, ale no, grunt, że te działania się tu odbywają, bo to ważna placówka kulturalna i ona niezależnie od formy własności czy budynku i niezależnie od historii, jak się nazywała, Lutnia działa i już od tak naprawdę ponad 40 lat ubogaca mapę kulturalną Teofilową.